Postękalice były gospodarzem czwartej i zarazem przedostatniej już eliminacji Mistrzostw Gminy Bełchatów w grillowaniu. Na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej stawiły się cztery ekipy, które rywalizowały o bilet będący przepustką do wielkiego finału w Niedyszynie. Zdzierzulice Górne, Zdzierzulice Dolne, Kolonia Dobiecin i Postękalice. Każda z ekip starannie już od kilku dni szykowała się do zawodów. Najważniejszym momentem było jednak samo grillowanie. Przez 60 minut ekipy starały się ze wszystkich sił, aby ich potrawy były jak najsmaczniejsze, no i oczywiście, aby wyglądały na talerzach jak najlepiej. W końcu nadszedł czas konfrontacji. Jury w składzie Anna Sadurska, Sylwester Marczak oraz Krzysztof Iwański zasiadło tyłem do grillujących tak, aby nikt z oceniających nie wiedział, komu przyznaje w danym momencie punkty. Po podliczeniu wszystkich ocen jurorów okazało się, że na czwartym miejscu jest Kolonia Dobiecin, na trzecim są Postękalice, na drugim Zdzierzulice Dolne, a zwycięstwo zaledwie 12 punktami przypadło Zdzierzulicom Górnym. Wielkie, wielkie brawa, 180 punktów. Ekipy się postarały i chciałbym powiedzieć, że brakowało nam jeszcze jednej tabelki, ocena ogólna, ponieważ mieliśmy tylko obowiązek punktować te dania, które były zarezerwowane i dla wszystkich jednakowe. Ale też ważny był sposób podania całościowego i tu nie mogliśmy wyrazić swojej opinii, z czego bardzo żałujemy i prosimy, aby w następnych edycjach taki punkt, a może w finale, został uwzględniony. Smakowało wszystko? Bardzo. Zróżnicowane smaki, połączenia zaskakujące dla nas, ale ciekawe i myślę, że nawet z niektórych rozwiązań chętnie skorzystamy we własnej kuchni. Czyli mieszkańcy gminy Bełchatów są absolutnie utalentowani kulinarnie? Powiedziałbym, że zróżnicowani kulinarnie, bo wydawałoby się, że takie dania jak grill są wszędzie jednakowe. No niestety nie, co nas cieszy, ponieważ sposób podania kiełbas czy karczku był tak różnorodny, że nawet niekiedy szukaliśmy, gdzie to mięso jest i w jakiej postaci. A była jakaś taka jedna szczególna potrawa, która powaliła na kolana, czy nie? Czy raczej wszystkie smakowały w miarę tak samo? Nie, zaskoczyło nas szaszłyk, piersi z kurczaka połączone z bananem i to wszystkich zaskoczyło i tu dostała ta potrawa chyba, o ile u mnie, najwięcej punktów. Myślę, że u kolegów i koleżanki też. Natomiast sami stwierdziliśmy, żeby jeszcze trochę ostrzej ten banan smakował, z tą piersią kurczaka byłby rewelacyjny. Przygotowaliśmy karczek w zalewie, kiełbaskę z serem i warzywa, kabaczek, kiełbaska, cebulka podpiekana w złotku, no to nie tak z tego. I mielone były nadziewane fasolką i wiele innych rzeczy i także robiliśmy różne dekoracje dzisiaj rano i bardzo dużo nas to kosztowało niestety. Trzeba chcieć coś zrobić, to trzeba osiągnąć i wydać coś więcej, żeby było, efekty były i widać to, jaka była, wkład był wysiłku i pracy naszej. Sąsiedzi z zamiedzy minimalnie, 12 punktów to tak naprawdę niewielka przewaga. No trudno. Niestety, ale nasze i tak osiągnięcia były większe, minimalne, ale były. W Niedyszynie półka będzie już o wiele wyższa, bo będzie wołowina na przykład, będzie pstrąg do przygotowania. Szykujecie się już? No jeszcze nie, bo jeszcze 2 tygodnie zostały, to zobaczymy, jak będzie. Ale pomysł już jakiś jest, gdzieś tam z tyłu głowy? Coś tam może będzie. Nie zdradzamy tajemnicy. Zabrakło niewiele. Pracy żeśmy poświęcili bardzo dużo w miarę swoich możliwości. No trudno, no sąsiady trochę lepiej, nie wiem, może coś tam, tak. Może w przyszłym roku będzie lepiej. W przyszłym roku my zorientujemy się i zrobimy to jeszcze lepiej, no trudno. A co w tym roku przygotowaliście? Przygotowaliśmy karczek, pikantnie na szykowany, potem szaszłyki z piersią były zrobione i papryka i tak dalej. No i co tam jeszcze mieliśmy, warzywa różne, mielone. To wszystko, no miło nam, wesoło nam. Grillowanie to jest trudna rzecz, czy nie? Czy... No, jest łatwa rzecz, no ale mieliśmy tutaj, ktoś nam pomagał z naszej grupy, także poszło dosyć fajnie. Fajna zabawa? Fajna zabawa, fajne towarzystwo, oby tak dalej.
A już w najbliższą sobotę w Dobrzelowie rozegrana zostanie ostatnia eliminacja. Początek imprezy o godzinie 17.30. Tydzień później natomiast wielki finał pierwszych Mistrzostw Gminy Bełchatów w grillowaniu. Do Niedyszyny przyjadą na pewno ekipy z Podwód, Ludwikowa, Łękawy oraz z Dzieszuwic Górnych. Piątego finalistę poznamy już w sobotę.